Witaj. To jest pierwsze wideo z serii, w której pokażę Ci, jak bardzo szybko ruszyć swój outlet biznes. Czyli w tym nagraniu pokażę Ci trzy takie sposoby, trzy kroki, jak szybko i tanio zdominować rynek. Chcę, żebyś zobaczył lub zobaczyła całe to wideo, bo między innymi powiem Ci o tym, jak możesz za około 50 zł reklamować się na jednym z największych blogów modowych, stylowych, czyli Łukasi Tusk. Powiem Ci, jak możesz bardzo szybko wyprzedzić konkurencję w swoim mieście, zdominować rynek odzieżowy, robiąc jedną rzecz, która trwa od 30 do 60 minut i wchodzisz bezpośrednio na rynek i zdobywasz największą liczbę klientów, większą niż jakikolwiek biznes w Twoim mieście, w Twoim regionie może zdobyć, gdyż tej formy nie stosuje według mnie 90, a czasami 100% biznesów regionalnych, więc usiądź sobie wygodnie, weź coś do notowania i posłuchaj tego, co chcę Ci powiedzieć. Na początku bardzo ważna rzecz. Większość biznesów nie testuje reklam. I teraz, jeżeli zadam Ci pytanie, gdzie się reklamujesz? Być może jest to prasa, być może są to ulotki, za które płacisz często bardzo duże pieniądze, a odzew jest bardzo, bardzo, bardzo słaby, czyli wydajesz 600 zł na ulotki, drukujesz je, płacisz ludziom, którzy je roznoszą i okazuje się, że z tych ulotek przychodzi Ci 3, 5 klientów. Być może stosujesz reklamę w internecie i też nie masz efektu, bo kluczem tak naprawdę do tego wszystkiego to jest właśnie ten błąd, który popełnia 98% biznesów, jak nie więcej. To jest właśnie ta kwestia, że ich właściciele nie testują ani ulotek, ani reklam i nie wiedzą tak naprawdę, co przynosi efekty. Kiedyś mówiono o tym, że co drugi dolar wydany na reklamę to jest dolar wyrzucony w błoto, ale nikt nie wie, który to jest dolar. Tak, mogą sobie mówić duże korporacje, które mają potężne budżety reklamowe i oni tak naprawdę reklamują się wszędzie. Jeżeli widzisz reklamy samochodów wielkich korporacji, to tak naprawdę zobacz, że ich reklamy są wszędzie. Oni się reklamują wszędzie, bo muszą wydać te pieniądze. Oni tak naprawdę do końca nie badają tej efektywności, bo zobacz, że ich reklamy wyświetlają się gimnazjaliście, komuś, kto siedzi na naszej klasie, czy osobie, która ma 60 lat i jest w stanie kupić na przykład taki samochód. Więc nie bierz z nich przykładu, bo oni mają bardzo dużo pieniędzy. Ty musisz oszczędzać. I większość biznesów albo się w ogóle nie reklamuje, albo reklamują się nieskutecznie i później mówią, reklama jest bez sensu, ja w to nie wchodzę i się po prostu nie reklamują, wpadają we frustrację. Ja Ci pokażę, jak możesz taką reklamę zoptymalizować, czyli co musisz zrobić, żeby Twoje reklamy przyciągały Ci klientów, więc posłuchaj tego. Na początku musisz testować różne wzory ulotek. To naprawdę działa. Jedna zmiana, na przykład kobiety na mężczyznę, albo odwrotnie, albo zdjęcie uśmiechniętej kobiety i kobiety nieuśmiechniętej może spowodować, że ta ulotka zadziała albo nie. Jeden tekst, o którym Ci powiem za chwilę, może spowodować, że jak jednym przychodzi do sklepu 5 osób, to tobie przyjdzie 100, czyli przebijesz wielokrotnie ich ulotkę. Więc jeżeli będziesz już testował, czyli zdecydujesz się zrobić coś nowego, nie tak jak zawsze, że no mówiłeś, niech pan zrobi jakąś ulotkę, pan się na tym zna. Większość firm reklamowych nie zna się na marketingu, oni się znają na grafice, to jest potężna różnica, pamiętaj o tym. Więc oni zrobią ci jakąś tam ulotkę, podobną do jakiejś tam ulotki, ty za nią zapłacisz, ktoś ją rozniesie, albo rozniesie ją Poczta Polska, albo dorzucisz do jakiejś gazety, no i czekasz. I okazuje się, że efektów nie ma, jest ten tak zwane echo też, że ktoś tą ulotkę zobaczy po tygodniu, po dwóch i mówisz sobie, to jest bez sensu. Jest bez sensu, bo nie wiesz, co działa, czyli wypuszczasz jeden wzór ulotki. Na przykład uśmiechnięta kobieta, marka taka i taka i na przykład promocja na jakieś spodnie. I to robisz przez miesiąc. Później zmieniasz kolor tej ulotki. Powiedzmy, jeżeli tło było niebieskie, to teraz robisz tło białe. Jest kobieta, inna, na przykład blondynka, wcześniej była brunetka. I jest reklama jakiejś innej marki. I znów przez miesiąc sprawdzasz. I notujesz sobie. W tym miesiącu puszczałem tę ulotkę. Mieliśmy wzrost odwiedzalności klientów o tyle i o tyle. W drugim przypadku ta ulotka zadziałała lepiej. Czyli już wiesz, co mniej więcej działa. Zmieniasz na podstawie tej drugiej ulotki, poprawiasz, na przykład nagłówek, lub też, nie wiem, robisz inną promocję i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej mówiłeś na przykład, że masz 20, to jest kupon na 20 zł. Później mówisz, jeżeli kupisz dwie rzeczy, to trzecią dostajesz gratis i sprawdzasz sobie, notujesz, to przyniosło efekt. I w taki sposób zrobisz sobie właściwe
ulotki, które przynoszą ci klientów. W żaden innym przypadku nie możesz liczyć na efekty, bo nie wiesz, co tak naprawdę działa na twoich klientów, w twoim mieście i w twoim przypadku. I ta jedna zmiana może spowodować po pierwsze to, że będziesz miał efekty z ulotek, czy powiedzmy z tego marketingu, który prowadzisz. Po drugie, będziesz oszczędzał na ulotkach, czyli dwie potężne korzyści, czyli testuj ulotki. Kolejna rzecz, tak jak mówiłem, zmiana tych różnych elementów, to może być kolor, może być kolor czcionki, może być nagłówek. Ja w tym kursie, o którym Ci za chwilę powiem na końcu, czyli Vaulted Marketing 2.0, którego start niedługo rusza, powiem Ci, jak pisać takie nagłówki, które przyciągają uwagę, czyli kolor tego nagłówka nawet może przyciągać, tło, mężczyzna lub kobieta, może Twój target, jeżeli masz mieszany target, sprawdź sobie, co bardziej przyciąga Ci klientów, różne marki. Być może reklamujesz taką markę, nie wiem, na przykład Wrangler, a ludzie nie chcą nosić w Twoim mieście Wranglera, a myślą o Maxie. I jeżeli będziesz konkretną markę reklamował, sprawdzisz, która Ci więcej przyciąga. Różny asortyment, czyli raz mogą być t-shirty, raz mogą być to jeansy, raz buty i tak dalej. Jeszcze może być więcej elementów, ale na razie potestuj to, te kilka elementów. I bardzo ważna rzecz, stosuj psychologię i perswazji. Dziś powiem Ci tylko takie podstawy, ale o tym, jak działa mózg klientów w Twoim sklepie, czyli oni wchodzą do Ciebie i małe szczegóły, o których teraz nie będę tego zdradzał, powoduje, że ktoś wychodzi, już więcej do Ciebie nie wróci. Tak naprawdę jest to w nas tak mocno zapisane i tylko najwięksi psycholodzy sprzedaży wiedzą o tym sekrecie i tak naprawdę nie ujawniają go w książkach, bo to są zbyt poważne rzeczy. Ja Ci o tym powiem, też nie każdemu zdradzam te elementy, bo to już jest najwyższa szkoła jazdy, jeżeli chodzi właśnie o wpływ na umysł klienta. Czyli opowiem Ci w tym już dużym kursie, co się dzieje z klientem, jak wchodzi do Twojego sklepu, jak małe szczegóły, na które nawet nie zwracasz uwagi, mogą spowodować, że on będzie kupował, będzie stałym klientem, albo pójdzie i już nigdy nie wróci. I pamiętaj, ten miks, który to widzisz, on zawsze działa, on przynosi efekty. To jest, na ulotce musi być albo ograniczona ilość, tylko powiedzmy 100 par, 10 par, 20 par, albo czas. Promocja jest tylko do dzisiaj, nie? I to musisz ładnie pokazać, to musi być widoczne, albo tylko do 12, przyjdź w tych 2 godzinach, wtedy będzie największa wyprzedaż, strata lub zysk, czyli jeżeli przyjdziesz tylko tego dnia, do 2 rzeczy dostaniesz 3 gratis, to naprawdę działa na ludzi i to powoduje sprzedaż, czyli zysk, może być to pokazane jako strata, czyli jeżeli nie przyjdziesz w tym dniu, to stracisz możliwość, okazję na to i na to. Jeżeli to umieścisz w ulotce, to będzie działało jak 10-złotowy banknot. Wyobraź sobie taką sytuację. Kiedyś ktoś mi powiedział, no słuchaj, nie wierzę w te twoje marketingowe sztuczki, myślę, że jakie ulotki byś nie zrobił, to ludzie rozdający na ulicy i tak nie spowodują, że ktoś będzie chciał ją brać i to w ogóle będzie skuteczne. Ja powiedziałam mu, wymyślę ci wzór ulotki, który spowoduje, że ludzie będą chwytali, będą się zabijali o tą ulotkę i będą ją chcieli mieć. Więc zapytał, co to za wzór. Powiedziałam, wystarczy, że do każdej ulotki dołączysz 10 zł, przyczepisz spinaczem i będziesz to rozdawał na mieście. Zrób taki eksperyment. Nie wiem, czy akurat jesteś na tyle szalony, żeby to zrobić, ale wyobraź sobie taką sytuację. Ludzie by chcieli tą ulotkę, bo jest 10 zł, jest korzyść. Więc jeżeli napiszesz na ulotce, że to jest kupon rabatowy, bon w sumie na 10 zł, czyli wystarczy kupić ubrań za 50 zł, a dostajesz jeszcze 10 zł na zakupy, czyli coś sobie możesz dobrać, to ta ulotka już inaczej działa niż chłodna, nudna ulotka, która nie ma w sobie korzyści. I teraz to, na co na pewno czekasz? Jak za 50 zł dziennie reklamować się na blogu na przykład Kasi Tusk? To jest głównie do większych miast, to jest głównie reklama, jeżeli mówilibyśmy o sklepach internetowych, ale to powoduje, że z małego sklepu, który cierpi na brak ruchu, bo to jest główny powód tego, że nie sprzedajemy, możesz w szybkim tempie zdobyć klientów. I to jest 50 zł dziennie, żeby się zareklamować na tak popularnym blogu jak blog Kasi Tusk. I tym systemem jest AdTaily. To jest najprostszy system reklamowy, gdzie płacisz za reklamę na różnego typu blogach. Plus jest taki tego systemu, że jest on dosyć tani, jest on bardzo łatwy w skonfigurowaniu, jest świetnie zrobiony, nie ma jakichś dziwnych ograniczeń jak w innych systemach, że na przykład mogą Ci nie zaakceptować strony sklepu i tak dalej. I tak naprawdę, jak już opanujesz ten system, a myślę, że w godzinę byś to opanował, bo to jest wszystko po polsku, prosto, jasno, to zobaczysz, że ruszenie Twojego sklepu, na przykład internetowego, albo konta na Allegro, dzięki systemowi AdTaily, to jest 30 minut
nawet czasami do 20 minut pracy i już masz ruch z największych blogów. Oczywiście czasami jest tak, że ci duzi blogerzy muszą zaakceptować tą reklamę, ale jak sobie teraz wejdziesz na blog Kasi Tusk, tutaj, to zobacz, to jest ten właśnie system. Wystarczy tu kliknąć i masz 174 tysiące odsłon dziennie i mamy tu cena za dzień, to jest 50 zł. Nawet nie musisz mieć banerów reklamowych, możesz tutaj sobie stworzyć samodzielnie coś takiego. I tutaj sobie klikasz na przykład dalej. Jeżeli masz obrazek, to jest obrazek 125 pikseli na 125, możesz to zamówić na Allegro albo możecie to zrobić grafik, a jeżeli nie, to możesz sobie tutaj zrobić tekst. I klikasz dalej, podajesz tutaj link do swojej strony, sklepu lub konta na Allegro, tytuł nagłówek, czyli na przykład Max od 19 zł, treść, jaką już tutaj wymyślasz. To już tego nie ruszamy, ustalasz sobie budżet. Na początku oczywiście Ci polecam, żeby nie wydawać za dużo pieniędzy, sprawdzić sobie, jak to będzie konwertowało, jaki będzie ruch w ogóle z tego blogu i klikasz sobie dalej. I w tym momencie za chwilę przejdziesz po prostu do płatności, zapłacisz i już Twoja reklama prawdopodobnie zacznie się wyświetlać nawet na tak dużych blogach jak tutaj Kasi Tusk. I tutaj także w tym AdTaili możesz sobie na przykład wpisać moda i znaleźć sobie blogi modowe. Możesz też na przykład się na takich serwisach jak Plotek, gdzie jest bardzo dużo twojej grupy docelowej, gdzie możesz się tutaj bardzo szybko reklamować. I tak to funkcjonuje. I w tym dużym kursie Outlet Marketing 2.0 pokażę Ci, jak możesz jak najtańszym kosztem zrobić sobie właśnie tutaj reklamę na AdTaili. Pokażę Ci też, jak możesz obejść ten system, czyli jak możesz jeszcze mniej płacić za reklamę w miejscach, gdzie są Twoi klienci tak naprawdę, więc możesz i zdominować regionalnie Twój rynek lub też po prostu, jeżeli masz stronę internetową, bloga, znaczy sklep internetowy, to możesz naprawdę duży ruch zdobywać bardzo prostą metodą. Nie musisz się bawić w jakieś tam reklamy na forach, bardzo pracochłonne, często nie dające efektów. Tutaj płacisz, inwestujesz, oczywiście masz na to wszystko fakturę, odliczasz sobie to jako koszty i masz naprawdę skuteczną reklamę tam, gdzie są Twoi klienci, więc to jest genialny sposób i to jest sposób, jak możesz szybko podnieść swój biznes. No i kolejna kwestia, bardzo ważna, jak błyskawicznie zdominować rynek odzieżowy w Twoim mieście. To błyskawicznie nie jest jakąś tutaj ściemą, nie jest tym, że ja po prostu umiem napisać tekst reklamowy i tak specjalnie piszę o tym błyskawicznym, bo to jest sposób. Są inne sposoby wolniejsze, ale ten, o którym Ci powiem, jest bardzo szybkim sposobem i tak naprawdę bardzo mało ludzi, bardzo mało biznesów w Twoim mieście stosuje tę reklamę. W moim mieście nikt się tutaj nie reklamuje, a tam są klienci. Czyli pierwsza ważna zasada, musisz sobie ją ciągle powtarzać. Bądź tam, gdzie są Twoi klienci. Bądź tam, gdzie są Twoi klienci. I druga kwestia, która Ci pozwala zdobywać przewagę, płać za reklamę mniej niż Twoja konkurencja. Ten miks tych dwóch elementów powoduje, że Ty idziesz do przodu, a inni stoją w miejscu. I tą reklamą jest po prostu reklama na Facebooku. Wystarczy, nie musisz nawet mieć fanpage'a, wystarczy Twoje prywatne konto, wchodzisz sobie tutaj, to jest prywatne konto i po prawej stronie masz coś takiego jak utwórz reklamę. Klikasz to miejsce i tutaj krok po kroku robisz sobie reklamę i możesz, co najważniejsze, wybrać swoje miasto lub jeżeli to jest mniejsze miasto, przed jest to jakieś, no nie wiem, miasto na przykład 100 km od Warszawy, to możesz w szybki sposób wybrać sobie, jakim osobom z jakiego miasta, na jakim terenie będzie się wyświetlała Twoja reklama. Więc jeżeli masz sklep we Wrocławiu, to możesz sobie wybrać, że tylko osoby będą widziały z Wrocławia, tylko one będą widziały reklamę Twojego sklepu. I tak naprawdę tu jest Twój target, tutaj są Twoi klienci, możesz wybrać ich wiek i wyświetlać reklamę tylko tym, którzy są zainteresowani Twoim produktem. To jest świetna sprawa, bo nie reklamujesz się na przykład jak w gazetach ludziom, którzy nigdy nie przyjdą do Twojego sklepu. Więc te trzy proste elementy powodują, że przy niskich nakładach, ja jeszcze w tym głównym kursie, który już niedługo ruszy i powiem Ci o tym, powiem Ci, jak tanio możesz reklamować się na Facebooku, jak obniżasz te koszty tej reklamy, czy na Facebooku, czy na AdTaili, gdzie jeszcze ta skuteczność będzie większa, ale już teraz możesz sobie tutaj poeksperymentować, posprawdzać, zobaczyć, jak szybko możesz wygenerować ruch. Więc za 2 dni
Oprócz tego, co Ci dzisiaj powiedziałem, za 2 dni dostaniesz też takie nagranie wideo, dostaniesz dwie strategie, które spowodują, że w 2 miesiące możesz podwoić swój biznes. Oczywiście możesz, bo jeżeli tego nie wprowadzisz w życie, nic się z tym biznesem nie stanie. Więc nie oglądaj tych filmików i mów, a to jest fajne, tylko staraj się wprowadzać to, o czym Ci mówię. Ja jestem do Twojej pomocy, służę Ci pomocą. Wystarczy, że do mnie napiszesz na poczta@zarabiajnaotlecie.pl, ale już zacznij to testować. I za 2 dni dwie potężne strategie, które jak zobaczysz, będziesz zdziwiony, jak w prosty sposób, inteligentnie możesz rozwijać swój biznes. Więc dziękuję Ci i zapraszam do kolejnego nagrania Outlet Marketing 2.0. Zostaw na dole swój komentarz. Najlepszy komentarz dostanie nagrodę. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Do usłyszenia za 2 dni.